Tak. Z tej strony GB95 i witam w 10 odcinku Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate. Z racji, że poprzedni odcinek zakończyłem też w ten sposób, bo nie spodziewałem się tego, co będzie dalej, to ten też odcinek zacznę z kamerką na całości, żeby was przywitać jak naprawdę, żeby to miało ręce, dupę i nogi, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku. I tak to powiem teraz. Tamten po prostu zechciałem ściąć, bo raz, że się dłużył tak naprawdę. A z drugiej strony też wydaje mi się, że ten odcinek na tym zyska, że został jednak rozcięty na dwa. I sądzę, że po tytule już domyślacie się dlaczego. I mam nadzieję, że podzielacie moją opinię, że rzeczywiście to wyjdzie temu odcinkowi na lepsze. Także już bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do odcinka. Bawcie się dobrze. O wiedźmy, przeklęte od dnia swoich narodzin i wprowadzone w nasze arkana magii. Przez swoje siostry wiedźmy spędziły całe wieki, chowając się przed światem w najgłębszych czeluściach ziemi. Podporządkowane woli swojego nowego mrocznego pana, próbują wykorzystać swoją wiedzę do obalenia go i zajęcia zamku tylko dla siebie. Ciekawe. Zmiany w mocnych, słabych scenach. No i to jest władca demonów. Pomimo tego, że wiele lat temu został pokonany i upokorzony przez Gabriela, ten potężny potwór za sprawą wiedźm został wyzwolony ze swojego więzienia, by ponownie stanąć w szranki ze swoim Nemezis. Chowając głęboko zakorzenioną urazą, bestia poprzysięgła, że nie wróci do wymiaru cienia, dopóki nie zabije wszystkich potomków swojego wroga. No i faktycznie coraz lepiej to wygląda, bo walczyliśmy z nim, ale z nim całym, całkiem całym na początku, jako Gabriel, który go zamknął w jakiejś kuli i rzeczywiście teraz wiedźmy go otwarły, tak nazwijmy. Później teraz go zabiliśmy, będąc Trevorem i przepołowiliśmy go. I zaczął wyglądać w ten sposób. A w ten sposób zaczął wyglądać właśnie utworzony przez zabawkarza. Więc jest coraz ciekawiej. A my kroczymy idealnie do zamku Dekuli. Chyba do zamku Dekuli, chociaż wygląda to już na komnaty Dekuli, więc powinno być dobrze. Zwłaszcza, że ta kukła dopilnowała do tego, że rzeczywiście tam idziemy. It was unnecessary to send someone special to meet me. I say that because I see you hold one of Gandolfi's weapons in your hand. In their desperation, it seems the Brotherhood have deceived you. Yet I would know the name of the warrior who wields such a weapon. Someone for whom your very existence brings shame upon me and my family, devil. You are an abomination upon this earth. I know who and what you are, and this day I claim vengeance for my mother's murder. Wydaje mi się, że to nie jest so it's personal, then. Tak proste. That makes things far more interesting. Że jeszcze byśmy dostali Drakulę do dyspozycji. Na zemstę właśnie nad bestwem. I have killed so many. I have sent them all to a better life. Surely you can see that. I have no interest in getting to know my victims. I don't know your mother, boy. But you did know her. You knew her very well. I'll tell you her name right before I cut it into your heart. No, wychodzi, że to jest Gabriel Belmont, czyli chyba ojciec.
Kuźwa, to jest przejebana zdolność. Jakoś mi idzie, ale jest dość głupio. Dobra, czyli tym razem to mnie będzie broniło. Czekaj, ja się z tego też leczę normalnie. Nieźle. Znowu miecz. Więc znowu będę musiał... zdecyduj się. Dobrze jest to, ile się leczę. Normalnie mogę walczyć z nim po ludzku, a nie chuj wie jakie problemy mieć. Trzeba było sprawdzić, nie?
Bardzo ładnie idzie. Walka jest ciekawa. Za chwilę trzeba zmieniać taktykę. I przede wszystkim moc, ale bardzo ładnie to idzie. Zwłaszcza, że można się normalnie leczyć w trakcie walki. Więc jest uczciwie, tak szczerze powiedziawszy. Ale mało jest rzeczywiście takich szans. Przede wszystkim... Przede wszystkim było mało momentów, kiedy można było go w jakikolwiek sposób skontrować. Jakimś jego atak po prostu normalnie skontrować, odbić i wykonać kontrę, tak jak na dosłownie ten ostatni cios. Miałem zakończyć chwilę temu. Ja jeszcze pokonałem bossa w międzyczasie. A gdyby to było zakończenie, to byłoby idealne miejsce na zakończenie ostatniego odcinka. A tak powiedzmy, nie dość, że odcinek byłby trochę przedłużony, to jeszcze skończyłby się w ten sposób. No zobaczymy, jeśli coś jeszcze będzie dalej, będzie super, jeśli nie, też będzie w porządku. No to prawdopodobnie no, zginęło od upadku. Rozsądnie. Nie. Co, on sam się zabił? I understand now. I understand everything. I have fought against my fate, even though it was in vain. But you accepted your fate. You were betrayed at every turn, yet you still followed the path set out for you. Even when that betrayal included your own wife. Fate is cruel. But in the end, I pity you. Father. Father? What is this? Dlatego Dracula go wskrzesi i przerobi na Alucarda. Mary. Damn you! Why? No! No! Kuźwa. Jaka fabuła zakręcona. Tu to, tu jednak tamto. Namieszane jak cholera, aż już sam się zacząłem gubić. No, Gabriel Belmont, później Trevor Belmont, a później Simon Belmont. Jeśli chodzi o Ruth. Przynajmniej na tylu, ilu ich kojarzę. Marie, no to jest rzeczywiście żona, czy tam ogólnikowo kobieta, Draculi. Która... Chyba... Tak, która została zabita. Dlatego... Dracula się wkurzył. Chciał pozabijać wszystkich. Tak jak mówiłem, no... skończyliśmy grę. Troszkę nie w takim miejscu i nie w taki sposób, jaki bym chciał. Spadła z tymi napisami. Troszkę jest pytań... I troszkę za mało odpowiedzi. Ale w sumie fajnie się grało. Ciekawie. Problemem jest troszeczkę teraz umieścić to w chronologii względem też serialu. Czyli musiałbym pewnie obgrać chyba jeszcze inną część czy coś. No bo w jakiś sposób... Ale nie, bo według serialu chyba Alucard... Znał swoją matkę. No tak, zna matkę. A, czekaj, pamięć mu została. Pamięć ma zachowaną. Alucard. Czyli chyba najlepiej to w ogóle całą... historię być... pod względem nie Draculi, ale pod względem Alucarda. No bo w sumie Simon Gabriel pokonał bestię, pokonał ówczesnego Dracula,
w takim razie, jak to rozumiem, czy jakiegoś innego władcę ciemności, ale z racji tego, że jego żona została zabita, no to stał się Draculą. Tylko według na przykład serialu, on był cały czas Draculą i jego żona została zabita za to, że się z nim zbratała. Czy w sumie już w późniejszym momencie nawet się w nim zakochała. I oto została prawie, no niemalże, oto została zabita. Więc Dracula się wkurzył, no i chciał się zemścić na całej ludzkości. No i Alucard razem z Trevorem go pokonali. Ale w takim razie tutaj pokonał go... Tu go pokonał Trevor, Dracula. A Simon idzie na Draculę i dopiero wtedy walczy razem z Alucardem przeciwko Draculi. Bardzo pogmatwanemu mówię, zwłaszcza jak się oglądało serial. Jest masa zamieszania. Z jednej strony bym chciał chociaż to przewinąć szybciej. Nie obchodzą mnie wasze nazwiska. No i dobra. Jesteśmy po napisach końcowych, które troszkę się przedłużały. Nie sądziłem, że aż tak to będzie się odbywało. Troszeczkę za późno się kapłem, że idzie je przewinąć. A czy trzeba było przytrzymać przycisk, powiedzmy, start, żeby dopiero szło przejść? No i tak, słowem powiedzmy takiego zakończenia. Fabuła była fajna, choć znając fabułę serialu, troszeczkę się gubię w chronologii zdarzeń i co, gdzie, jak miało miejsce. Choć obstawiam, że może część by została wyjaśniona, gdybyśmy rozegrali też inne tytuły z serii. Więc no nie będę się tutaj mieszał w chronologię, czy to ma sens, czy nie ma sensu, chociaż wydaje mi się, że może mieć, a może nie mieć. Częściowo ma, częściowo nie ma. Wydaje mi się, że chyba bliżej tego, że nie ma jest, niż tego, że ma. Nie będę gry powtarzał, bo idzie odblokować jeszcze zakończenie, czy urywnik filmowy, każdy w swoją stronę. Który, przynajmniej sądząc po nazwie, pokazywałby dalsze losy Trevora, Alucarda i... Draculi, Alucarda i Simona. No ale to by trzeba było ukończyć grę na 100%, czego mi się już kompletnie na pewno nie będzie chciało, więc to zostanie tak jak jest. No i co? Po Castlevanii raczej na razie nic nie wkracza nowego. Bo chciałbym, powiedzmy, przyspieszyć troszeczkę Black Booka oraz Dead Space'a. Dead Space'a ze względu na to, że chciałem, żeby główną zawartością mojego kanału były gry horrory, a ewentualnie gry grozy. I to są moje główne serie i tego się trzymam. I dlatego chciałbym, żeby cały czas się zmieniały, żeby to cały czas miało jakiś tam ruch. Jakąś rotację może nawet nazwijmy. Z drugiej strony chciałbym zakończyć Black Booka szybciej, bo się ciągnie i spodziewam się, że będzie się ciągnął naprawdę sporo czasu. A nie chciałbym tam ścinać za dużo, bo gra jest dość ciekawa, są dość ciekawe historie, a przy okazji mitologia też taka dość przyjemna. No ale chciałbym, dzięki temu, że gdybym skończył Black Booka szybciej, to mógłbym się wziąć typowo za Dead Space'a i może nawet jakoś tak końcem roku zakończyć wszystkie serie i od nowego roku pozaczynać coś nowego. Jeśli się uda, to za Castlevania wskoczy Legacy of Kain Soul Reaver II, który jest wstrzymany ciągle ze względu na problemy, nazwijmy to techniczne, bo się nie odpala. No ale to się okaże, czy wejdzie, czy nie, no. Wszystko w swoim czasie. Nie wiem też, czy nie wydłużę czasu wrzucania odcinków. Na tym się jeszcze zastanowię. Znaczy między odcinkiem a odcinkiem, że wtedy jeden Dead Space i nie wiem... Tak jak teraz jest na czwarty dzień, tak na piąty czy na szósty dopiero byłby Black Book. Ale się na tym zastanowię, czy po prostu zamiast Castlevanii, skoro już nie będzie wrzucana, nie dorzucić Black Booka albo Dead Space'a właśnie. I trzymać ten sam odstęp czasowy do wrzucania, ten sam harmonogram, ale pod innymi tytułami po prostu, z innymi odcinkami. No i co, Castlevania nam się skończyła. Takie typowe zakończenie serii, zamknięcie tej serii. Przynajmniej serii tego tytułu. Będzie w podsumowanku, na które zapraszam. Będzie oczywiście tam, co mi się spodobało, co mi się nie spodobało. Jest prawdopodobnie troszkę pomarudzę, mimo że gra była świetna i dobrze mi się grało. To jest troszeczkę takich drobnostek, które mnie... Może nie irytowały, ale zniesmaczyły, może coś takiego.
Więc no, do podsumowanka zapraszam, żeby się rozeznać właśnie, dowiedzieć co mi pasowało, co nie. Możliwe, że już na podsumowanku będę rozeznany, co, jaki jest następny plan, dalszy plan tego, co będę robił. No a tego, żeby już nie przedłużać, bo odcinek i tak się strasznie dłużył. Dzięki wam za oglądanie, miłego dzionka, miłego wieczoru. Jeszcze raz zapraszam do podsumowanka oraz do innych serii. No i trzymajcie się, na razie, ajo.